dniu 12 sierpnia 2021 roku archeolodzy z Pracowni Badań Historycznych oraz Archeologicznych Pomost podjęli próbę zbadania grobu nieznanego żołnierza w Białogardzie. Lokalna legenda mówiła o żołnierzu, który został pochowany w tym miejscu. Do lat 90. ubiegłego stulecia miejscem opiekowali się harcerze. Pamiętało też o nim wielu okolicznych mieszkańców. Miejsce sprawdzono za pomocą wykrywacza metalu oraz długiego szpikulca, dzięki któremu można wykryć zmiany w warstwach ziemi. Następnie w miejscu grobu zrobiono kilka wykopów sondażowych, w których nie natrafiono na fragmenty kości. W rezultacie prowadzonych badań nie stwierdzono naruszenia struktur ziemi, które można wytłumaczyć pochówkiem. Wyklucza to również możliwość rozkopania czy ekshumacji grobu. Dzięki przeprowadzonym badaniom rozwiązano jedną z legend naszego miasta. Wszystkich ludzi mających informacje na temat przedstawionego miejsca prosimy o kontakt z pracownią Pomost.